A więc witam Was w takim zimowym odcinku. Dzisiaj jesteśmy na Zachemie. Ostatni raz byłem tutaj, dobre, 3 miesiące temu. Chciałem zobaczyć, jak wszystko się pozmieniało, jak wszystko wygląda, czy jest ochrona, czy ktoś to kupił. Widać, że mam świeże ślady stóp. Co mnie niepokoi. Pozjedzamy trochę, pogadamy. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeżeli jesteś nowy, to strzel suba, to by być na bieżąco. Mam nadzieję, że dźwięk już jest ok, bo jak nie, to kupuję nową kamerę. A więc tak. Widzicie tych ludzi? Mam nadzieję, że mnie spędzą. Tego nie było. Trochę mnie przeraża to, co się tutaj dzieje. Tutaj, jak widać, nic się nie zmieniło. O, jest strasznie zimno. No, ale tu są nowe ślady stóp, dobre, idę, żeby mnie zauważyli. Ostatnio, jak tutaj byłem, no widzicie? No, świeże ślady stóp. Jakby dosłownie przede mną ktoś tutaj był. Nie no, to jest przykre i jednocześnie ciekawe, bo nie wiem skąd to się tutaj wzięło. Zobaczymy środek hali, czy nadal jest wejście. Tutaj auta jeszcze, jak widzicie, znaczy są ślady opon. Jak widzicie, na hali nic się nie zmieniło. No, powiem tak. Jest klimacik. Może wbijemy na górę. O, ale Jezus, jak mi jest mega zimno. Schody też już wycięli. A więc wejdziemy sobie po staremu. Chwycimy się czegoś. O, już spadłem z formy. Nagrywam ten film z przyczyn, że nie mam nic na zapas i po prostu chciałem tak pogadać, wydać co tam było słychać. Możecie dać znać w komentarzach i po prostu też ciągnę do tego miejsca, ponieważ ciągle, znaczy strasznie niszczę to miejsce. Też opowiem wam taką krótką historię. Tu jest taki budynek, tak? Widać? Widać go, widać. 3 miesiące temu przyjechałem tutaj rowerem. Sorry, że tak wzdycham, ale jest mega zimno. Przyjechałem tutaj 3 miesiące rowerem i dosłownie, oj, dosłownie wyjechałem tutaj za tego zakrętu i podlecił do mnie gościu. Jakiś Seba, wiecie, ja tam nie będę się z nim ciskał, tam chudy szczawik jestem. Podszedł do mnie gościu, mówi, że to jest teren prywatny i że nie wolno i ostatnio tutaj ktoś las podpalił. I ja taki, wiecie, trochę obsrany, żeby tak już to nie zabrzmiało. Mówię, no okej, dobra i pojechałem. I teraz właśnie po 3 miesiącach przyjechałem tutaj. I wydaje mi się, jestem pewny. Tutaj kiedyś się wspinałem, ale nie warto. Co mogę powiedzieć? O tym miejscu już też kiedyś opowiadałem, ale ogólnie jest coś takiego tutaj właśnie w Bydgoszczy, jak DAG Fabryk Bromberg, czyli stare poniemieckie fabryki prochu i dynamitu. Jak mówisz, to możecie mi poprawić w komentarzach. Jeszcze chciałem nagrać dla was
odcinek właśnie z exposé, właśnie tej fabryki DAG. I jeszcze... Z czegoż tego? Chciałem jeszcze, nagrywałem właśnie dla was jeszcze filmy z kul. Nie, ze zbiorników kroplenowych. Zobacz, jak to fajnie wygląda. Świetnie, naprawdę. Wow. Aż kurde. Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie. Staram się unikać konfrontacji z innymi osobami na urbexie. Tu łapać się, była kiedyś drabina. Owej drabiny już nie ma. A zobaczcie to. To mnie... O Jezu, coś mi zimno. To mnie przeraża, że tu śmigają fury, normalnie ludzie sobie chodzą na chillku. A to jest w planach do zdobycia, widzowie. Wyszedłem trochę z formy. Wiecie, są inne okulki ASG, czyli strzelają się ciągle. Jasna dupa, jak to popsuł. To jest inna fabryka i że trochę chodzę taki obkichany. Powiem tak, to akurat są ślady sprzed jednego, dwóch dni. Lubię tutaj wchodzić na ten daszek i ten daszek, a na tą bestię jeszcze nie wszedłem, ale tam są ludzie na dachu i to mnie trochę przeraża. Jakby ludzie przed chwilą na dachu. Jezus, jak ten koń pięknie wygląda. Ogólnie to wszystko działa. Na tym kominie są jakby jakieś odbiorniki, satelity, nie znam się za bardzo. To jest świeży ślad. Byłem tutaj, ale powiem tak. Powiedzcie, to są świeże ślady, zobaczcie. Ktoś wbijał się na komin. Chwila. Zobaczmy, gdzie poprowadzam ślady. Zobaczcie, ile śladów jest koło komina. Ile ludzi tutaj było, patrzcie. Tutaj. Tutaj też ludzie chodzili. No, więc tak. Jedno wyjście jest odtąd. Tutaj też zafoliowane. A ja bym chciał wejść, ale kawałeczek. Poczuć to. Kiedyś i tak się przełamie. Co to jest? Czy ja bym był w stanie na to wejść?
spróbuję. A tylko kawałek. Mówią, że widzę, że nie wejdę na komin. Nie no, to jest takie trochę... Nie, tylko tutaj chciałem wejść. Ogólnie pójdziemy tam na górę, pogadamy chwilę. Nie, na ten komin nie wejdę. Z powodu, że moja stopa to prawie 48. Więc zobaczcie to. Nawet jakbym chciał, to patrzcie to. Widzicie? Tutaj wchodził Perła, pozdrawiam. Serdecznie, to znaczy tu jest mega ciasno i jestem też duży. Możecie mi pisać jakieś ciekawe kominy. Pomyślimy, co się uda zrobić. Ale nie, ten komin jest dla mnie. To nie jest, że ja sram, że dygam, ale... Po pierwsze, no ciężko jest mi wejść. Bo jestem trochę, mam 2 metry. Dużą stopę. Chodzimy tu na górę. Tutaj było full ludzi. Dobra, chodzimy na górę, kończymy odcinek. Takie szybkie zwiady za Hemo 2021. Łap już nie. Oj, ślisko. Aż kurde. Ktoś to zepsuł. Widzicie, mam jeszcze rękawiczki, te same co od lata. Pamiętajcie, jak wchodzicie, jak wchodzicie na różne typy drabiny, kominy, polecam chwyt, czekaj, zaraz wam pokażę. Nauczyłem się go od Żadnego Przygód. O, byli ludzie. O, takie mam rękawiczki. Ale śnieg jest woda pod nogami. Ale nie miałbym szans tego stąd uciec. No, zobaczcie to. Ile to jest śniegu nawalone. Może kiedyś, ale wątpię. Za ono trochę. No więc widać, ludzie byli. Wiecie, jaki minus jest tej drobiny? Trzęsie się fest. O, tu jest driver. Dobra, lecimy na górę. Szybki zwiad za Hemo. O, a w prochwytu taki polecam. Jeden pod chwytem, drugi na... Jesteśmy na dachu, ale zimno w łapy za Hemo. Oby to nie było lodu, wiecie, jak jest lód, to już nie ma. O, nie czuję rąk. Widok jest prześliczny. Oczywiście lepszy byłby z tego, ale niestety no. Dobra. Wbijamy na górę. Żegnam się z wami, ale to jeszcze chwilka. Więc przepraszam za mało ktoś na moim kanale, ale są teraz niby te lekcje. Mam treningi i jest mi ciężko. O, patrzcie to. Byli tutaj. O, tam widzimy ludzi na tym dachu. A więc jak widzieliście, ludzie tutaj przychodzą. Nie jestem pierwszy, nie ostatni.
Jakiś kawałek tutaj jest pociągnięty. A więc nie wiem, czy wchodzi tutaj na górę. Będzie wszystko strasznie widoczne. Ale spróbuję. A tutaj jest kabel od internetu chyba. Żeby się w tym kablu nie zaplątał. Nie mogę. Chwila. Chwila, ja go chcę przeciągnąć, nic nie psuje. Broń Boże. Dobra. Nic chyba nie przyjedzie, co? Kurde, wszystko skwierczy fest. Nie mam się czego chwycić. A z drugiej... A już rąk nie czuję, kurde, mam rękawiczki na lato. Widać, że coś mocniej tutaj wchodzili. Ale tu... jest jeszcze większe ryzyko. Patrz, ty tutaj spadniesz i tu masz śmierć. Oj, sorry. Dobra, niestety no nie wbiję na górę. Ale... no chciałbym wam podziękować za to, że dotrwaliście do końca. Jeżeli film się spodobał, serdecznie zapraszam do zostawienia subskrypcji, strzelenia łapeczki w górę. Zapraszam na Instagrama, tam jest na dole opis. Znaczy, w opisie jest link do mojego Instagrama, na którym pojawiają się fotki, a więc dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że przyjdziecie też na moje kolejne filmy. No i... dziękuję za oglądanie. Na razie.